Ale fajne. Strzela, 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 strzela. Wypad, 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 wypad. Ja witam was wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy, ja jestem Szepard, a to co widzicie to jest kolejny odcinek z Triplayer Unknown's Battlegrounds, moi drodzy, i w dzisiejszym odcinku zagramy sobie po raz pierwszy na tym kanale, znaczy oczywiście zapraszam też do innych twórców, na przykład do Sylwestra, który nagrał oczywiście właśnie już o nowej zimowej mapie w PUBG-u. Już odcinek, ja nagrywam go dopiero teraz, wtedy kiedy wy to dopiero widzicie, czyli w piątek. I moi drodzy, oczywiście mapa jest dostępna tylko na test serwerach, póki co, na razie, jeszcze przez 6 dni, około mniej więcej, tak mi się wydaje, ponieważ ten najnowszy sezon, który w tym momencie trwa na oficjalnych serwerach PUBG-a, kończy się właśnie za 6 dni, w związku z tym będzie po prostu, tak mi się wydaje, zaraz wejście nowego jakby event passa, nazwijmy to w ten sposób. Wcześniej mieliśmy Sanok, czyli tą tropikalną mapę, można powiedzieć, tą najnowszą mapę w oficjalnym PUBG-u, a w tym momencie na test serwerach najnowszą mapą jest właśnie mapa Weekendy, przepustka Survivor, którą trzeba będzie pewnie kurde kupić. Świetnie, dziękuję. W tym momencie mi się pojawił tutaj strona internetowa. I o co chodzi? Oczywiście będzie to pewnie jakiegoś rodzaju przepustka premium. Mamy tutaj oczywiście normalne, mamy tutaj premium. Możemy sobie zobaczyć już, jakie tutaj będą. O, jakie ładny skin. Walala. Ola la, ola Jorge Bambino. Ola Jorge Bambino. Co tutaj jeszcze mam? O, jaki ładny skin. Ola. O, mamy nawet. Jo! Ej, nice. Nice. Od emotki. Co jest? Dlaczego ufortnitniliśmy PUBG-a? Halo, co to jest? Aha, wspaniale, dobra. I mamy tutaj w ogóle coś takiego. Kupony. Nie wiem, od czego to szczerze powiedziawszy zależy. Z tego, co mi Sylwester tutaj opowiadał, chodzi o jakieś pewnego rodzaju dywizję, tak? Za którą będziemy mogli sobie kupić tego tutaj rodzaju nagrody. Czyli właśnie buty do skutera, jakiś brzydki świąteczny, brzydka świąteczka szapka, brzydki świąteczny sweter. Tego tutaj, prawda, tutaj wszystkie rzeczy, które są właśnie tutaj, prawda, białe kupony, będą żółte kupony i będą niebieskie kupony. I zaś znowu, Jezus Maria, tu się dzieje tyle różnych rzeczy, naprawdę, co jest swego rodzaju fajną rzeczą, swego rodzaju, mam nadzieję, że te wszystkie zmiany po prostu będą spoko. I znowuż pojawia się sam fakt tego, czy mamy, nie wiem, płacić znowu za po raz kolejny za PUBG-a. Nie wypowiem się na razie w tym momencie, ponieważ no z tego co tutaj widzę, będzie tutaj sporo, no o Jezus, ale to jest ładne, ej naprawdę, te rzeczy, ja pierdzielę, no to są ładne spodnie. Tak wiecie, tak totalnie patrząc na to czysto tak... z tak zwanego, można było white-faced, z czysto nazwijmy to takiego estetycznego punktu widzenia. No. O, dobra, kask dwójka, będzie skin na kask dwójkę. Co to jest? Rany boskie. Wow! Wow! Jeszcze raz, dawaj, mordo. No. Ha, ha! Nie, kiowy. Dobra, i ostatnia strona... Aha. No i oczywiście, myślę, najlepszy możliwy setny poziom dostajemy, proszę bardzo, coś takiego. Ale tu jest aż 100 poziomów, moi drodzy, 100 poziomów. Misje... Bardzo dużo misji. Oczywiście możemy sobie kupić poziom za to, rzecz jasna, jak żeby inaczej. Ale dobrze, moi drodzy, nie przedłużając, sprawdźmy. Oczywiście możemy grać tylko na trybie, mogę chociaż na FPP, chociaż nie, dziękuję. Dobra, na trybie zagramy sobie jednoosobowy oddział, ponieważ możemy grać tylko w to składy. Niestety, szkoda, no ale to jest test serwer, jakby on ma tutaj tylko głównie sprawdzić właśnie nas gdzieś tam jako gracz. Także widzimy się za momencik. Co pierwsze rzuca się w oczy, to w lobby mamy w tym momencie nie jabłka jak na Sonoku, tylko tutaj mamy śnieżki, które możemy sobie... O, nawet kogoś rozwalić, komuś zostaje ta śnieżka na twarzy. I w ogóle, dobra, kurde, a masz ty... Okej, dobra, ale jedną też rzeczą, którą zwracam tutaj od razu, widzę uwagę,
I co zwraca dość mocną uwagę, to jest to, że te FPS-iki to tutaj no nie są kapitalne, ale jak mówię, no to jest to oczywiście związane właśnie z no z tym, że to jest prawda nowa mapa, to i widzę, że jakieś inne kolorki są. To już coś tu robili, dobrze. O. Wyświetl listę misji. O! Nareszcie! Tak! Czy doczekałem się w końcu rzeczy, że mogę sobie wyświetlić tutaj misję w trakcie gry, a nie wychodzić i zapomnieć o jakiejś. O Jezus, ty, duża ta mapa jest. Nie wiem, gdzie lecieć. Tutaj polecę. Jakiś w miarę daleki punkt, żeby sobie tutaj troszkę porozmawiać. Od razu mówię, to nie będzie pewnie gierka, która będzie w 100% skupiona gdzieś tam na moim skillu czy coś takiego, ponieważ ostatnio ja głównie skupiłem się raz, żeby sobie trochę pograć. Wow! Ej. Dobra. Okej, dobra. Nowy już widzę system, w sensie wypuszczania się z tak zwanego samolotu. 160 km na godzinę i to nie chce zwalniać. 166. Wcześniej było o wiele... Wow! Okej, dobra. I słyszymy też chyba innych graczy, tak mi się wydaje. Z tego, co mnie pamiętam, to chyba było 126 w pół, tak? Tak mi się wydaje, że była taka prędkość. Taka minimalna, w sensie tego początkowego lotu. Ale fajnie, szczerze powiedziawszy, fajnie to wygląda. I ja chcę zobaczyć G36C, jedna z moich ulubionych broni w końcu, z Koda 4. Znaczy na pewno, które mi zapadło w pamięć, po prostu było ładne, podobało mi się najzwyczajniej w świecie. I potem jeszcze odbyła, z tego co pamiętam, różne modyfikacje w Battlefieldach. I normalny G36 był też chyba w Battlefieldzie 4, chyba tak mi się wydaje. O Jezus Maria. Aha. Wywaliło mi grę, ale udało mi się ją przywrócić. No ale mówię, to jest serwer, także ja to jakby najbardziej nie chcę, żeby tutaj... Żeby takie właśnie problemy zostały naprawione na... Jak już to wyjdzie na oficjalne serwery. Bo jakby to wyszło na oficjalne serwery, coś takiego, to bym się zdenerwował. To miałbym takie G36C! Tak! I to jest na 5.56? Tak, 5.56. Jak to strzela? O, fajne full auto. Takie dość w miarę prosto do ogarnięcia. Nice. Okej, dobra. Podoba mi się. Jestem za tym. Super. Brawo, pup. Plusik dla ciebie, mordeczko. O, przecież mam nawet ten. Nie muszę tutaj przecież. Dobra. O Jezus, tu jest, mam inną jakąś czułość myszy. Lekki chwyt, ale to mi na razie niepotrzebne. A, i co jest brane za normalną AR-kę? Dobrze, cieszę się, ponieważ nie we wszystkich grach oczywiście tak jest. Ja tutaj teraz porównuję trochę teraz do Battlefielda, w którego ostatnio właśnie grałem. Znaczy ostatnio, kiedy ostatni raz grałem G36C, to było właśnie w Battlefieldzie i tam to było brane za PM-a. Co było dla mnie w ogóle trochę dziwne, no ale niech i tak będzie. Nie mnie to oceniać, ale to jest normalnie brane za AR-kę na 5.56, fajnie, dobrze, spoko. Jestem za tym, żeby tak było. Fychla nie mam tutaj normalnie. Dobra, skorpioniki nas mnie na razie tutaj nie interesują. Chociaż w sumie to też powinienem coś wziąć, nie? O, mogę to wziąć? O, szkoda. No tak, bo przecież zapomniałem, że ogólnie tutaj jest problem dość duży z lootem. Z tego co właśnie się dowiadywałem, że tutaj jest za dużo, to lootu po prostu nie ma. Więc po prostu sobie weźmiemy skorpionika naszego pięknego. G36 to sobie odłożymy na sekundę. No i dobra, co my tu mamy? O, umpik. Umpik mi się na pewno o wiele bardziej przyda. I od razu sobie go zamienię. Szkoda w sumie. Okej. Szkoda, że w sumie tutaj taki dość mały tutaj jest jakby lutek, mój drogi. O, i tłumiczek do arki. Znaczy, no właśnie mówię o lutku złym, a tutaj dostaję tłumik do arki. Coś jest ewidentnie nie tak, albo właśnie może tak. W każdym razie, widzę, że trzeba będzie się nauczyć kolejną rzeczą, co? To trzeba będzie się nauczyć kolejnego jakby rozkładu rzeczy w postaci...
kolejnego rozkładu budynków. Fajnie to jest, zaczyna wyglądać. Fajne są te cienie, podoba mi się, bardziej realistyczne. Fajne. To sobie oczywiście jak najbardziej weźmiemy. No i teraz mam problem. Mam sobie tylko do tego 5 naboi. Ja chcę z tym gdzieś... A, dobra, walić, szczerze powiedzieć. To sobie zostawimy, to wywalimy, to weźmiemy chętnie. I sobie zamontujemy tutaj po prostu. Tak, o, bang, kurde, bela, no jest zrobione. Proszę bardzo, profesjonalnie. A jestem w ogóle w dupie, że tutaj, jeżeli chodzi o strefkę. Także nie jest zbyt dobrze, no ale... O, czy... Było? Był ten podwrotek możliwy? To tutaj czy mi się selerki, czy mi się zapomniało, że był możliwy? A był. Nie pamiętam. Nie chcę wprowadzać w błąd, nie chcę mówić, żeby tak było, kiedy nie było, albo było. Także ogólnie, mówię, jest dużo nowych rzeczy, których trzeba się będzie nauczyć. To już widać. To jest swoją drogą... Dobra, weźmy sobie to. Ja wolę jednak kątowy. Mimo tego, że pionowy jest ładniejszy po prostu. Fajnie, fajnie. Podoba mi się na razie. Na razie jest spoko. Na razie jest spoko i mam nadzieję, że po prostu tylko gra mi nie zawiedzie. Jednak, bo zaczyna, powiada się bardzo, bardzo dobrze. A też tym bardziej, że pułk miał się ostatnio... Że tak ujmę, z czego uczyć? Bo oni to se ostatnio nagrabili. Niedobre. Łopaczki. Nagrabili sobie troszkę u graczy. I gracze to tak się chyba trochę na nich poobrażali. Dobra, musimy iść tutaj i po prostu coś zludzić. Nie mam nic z lutu. Optymalizacja. Widzę, że na pewno tu musi zostać poprawiona. Bo nie jest to kapitalne. Ale fajnie. W ogóle też słyszałem, że można chodzić po śladach. W sensie widziałem gdzieś w ogóle na zagranicznym Twitchu jakiś właśnie shot, w którym gość po prostu sobie streamował i widzieli gościa. Nie wiedzieli w końcu gdzie jest, bo im uciekł i szli za jego śladami. Autentycznie do niego doszli i go w końcu tam zaciukali. Ale to jest spoko. Takie coś. Takie, w sensie, takie podejście do sprawy, w sensie, taki realizm, że serio można sobie tutaj pozwolić na takie właśnie trochę tropienie kogoś, w razie jak ktoś komuś ucieknie, to się potem go troszkę śledzi. Fajne, fajne, fajne. Taki klimat powraca troszkę berkowo-berkowy. O, jest, dobra, uff. Tam mamy kolejną amunicję. Kolejny G36C, fajnie, fajnie, dobrze. Bardzo mnie to cieszy. Jak w ogóle to strzela z tego? Zaraz sprawdzimy, jak to w ogóle strzela z... O, ta trójka mi się wiele bardziej przyda tutaj niż to. Z tłumikiem sobie chętnie sprawdzę zaraz. Jak będę tylko mógł. Ale fajnie wraca to coś takiego, to coś co ja na przykład jak oglądałem na streamach z Daisy. O Jezus, ale to na średni dystans to takie kiepskie jest. W sensie to nie jest źle, to wiadomo, żeby każda broń się jakoś różniła, żeby nie było tych samych rzeczy. Ale widzę, że tutaj będą problemy. Okej, okay, dobra. Powiem tak, no zobaczymy jak to będzie tutaj wyglądać. O! Fajnie. Dobra. Nie widzę tutaj totalnie swojego... Aha. Bo na białym. No. Kolejna rzecz do nauki. Widzę dość duży spray. Na blisko będzie spoczko. Ale dość duży spray widzę tej broni. Coś taki dziki. Z jakiś... Coś nie wiem. Tak mi przypomina się trochę jak z jakiegoś patternu. Jakiegoś wzorku ewentualnie. Też dodaję w sumie do nauczenia, także też nie ten, tylko wystarczy grać po prostu w gierkę. No, spadki FPS-ów są dość wyczuwalne. Nowy kolor strefy, chyba mi się wydaje, tak? Dobra, tutaj nawet się nie bawię w rzeczy takie jak AK-47, ale chętnie sobie podniosę do ciebie, mordo. O, ty, bije ta strefa. Bije mocno już ta strefa. Dobra, zbieramy się w takim razie do strefy, wracamy. A.
Jakbym słyszał kogoś? Nie? Okej, okay, dobra. Ale fajnie, podoba mi się. Mówię, jestem, staram się wychodzić, żeby nie było, że jestem sceptykiem cały czas do tej nowości PUBG'a, bo nie jestem. Ja jestem przede wszystkim za tym, żeby gra się rozwijała i żeby gra się, w grę się grało fajnie, dobrze przede wszystkim. No i mówię, dobra zmiana, powiem tak, się tutaj nam zrobiła. Fajne, fajnie się to wszystko póki co prezentuje. Obiektywnie rzecz ujmując, i mówię, jest parę rzeczy do poprawek, ale są one wybaczalne na razie. Chociaż oprócz tego, że mi tam wywaliło gierkę, to już dobra. Mówię, gdyby mi to coś, mówię, na razie na poziomie tych, już jak już mówiłem, test serwerów, spoko, niech se będzie wywalone, szczerze powiedziawszy. Ale gdyby coś takiego było faktycznie gdzieś tam na serwerach już oficjalnych, no po to ma zresztą PubCorp tyle czasu, tak mi się wydaje, tyle sobie daje tego czasu, żeby właśnie tutaj dopiąć wszystko na ostatni guzik, żeby nie było takiej lekkiej wtopy, jak było przy Sanoku, bo kiedy Sanok wszedł, desynki były chorobą tej gry, bo dużo rzeczy się działo na Sanoku i dużo się dzieje zawsze na Sanoku. Kolejną rzeczą, którą było chorobą tej gry, to był ten cholerny event pass, który był taki średni, bym powiedział. Okej, okay, dobra, już tu musimy pierdyknąć. I się podleczyć. Mam nadzieję po prostu, że ten nasz najnowszy update wprowadzi po prostu do gry coś bardzo fajnego, za co zapłacę pewnie te 40 zł, jak znam życie. Tak mniej więcej tyle to będzie pewnie, tak strzelam, ja nie wiem jakie jest oficjalne, ile ono będzie oficjalnie kosztować, ale tak strzelam, że mniej więcej tyle, tak właśnie te 40 złociszów, być może więcej, być może mniej, nie wiem, zobaczymy, czekam 6 dni około, mniej więcej, kiedy wy to oglądacie to 5 dni. Nie wiem, czy to ktoś do mnie strzela, czy nie. Balanszer. Nie wiem, strzelał ktoś do kogoś innego. Dobra, przejedźmy się. Ale fajne. Strzela. Wypad. Dawaj. To jest rzut. Szybko zmywamy się z tym. Ja pierdziele. Dawaj, mordo. Dawaj. Musimy gdzieś tutaj zdeplayować. O Jezus. Wytopię. Jak pewnie rozumiem, są tu też ludzie. Jak trzeba uważać. Okej. Okay. Okej. Okej, dobra, fajnie, skuter śnieżny. Myślę, że na takiej mapie to dość... Zdziwiłbym się, jakby nie było. Dobra. Weźmy sobie oczywiście, czy tutaj energolka wajnijmy. Dobra, i teraz trzeba przeszukać tę miejscówkę. Tak w miarę sprawnie. Żeby tutaj nam nikt nas nie zaskoczył. Tutaj mam cały czas jednego tego innego typa. Gdzieś tam to strzelał. Mały fajfusek. Ewidentnie gdzieś przede mną. Dobra. Podejdźmy sobie tutaj. O Jezus, ale jak to stop. Oto. Ile on w ogóle dostał? Jak wygląda sprawa z tymi... A, bo tu już była cała drużynka tutaj podchodząca, dobra. Jak wygląda sprawa z tymi hitboxami? No teoretycznie trafiłem go tam powiedzmy z 3 razy.
Znaczy no, w sumie AK. AK-47 kontra G36, co jednak nie wygrywa. No dobrze, moi drodzy, 17 miejsce w sumie nie jest jakoś super źle. Też tam, nie wiem, tam 40 iluś tam graczy, tam 30 zostało. Natomiast nie było to clue dzisiejszego odcinka. Przede wszystkim chciałem właśnie pokazać, jakby tam główne zmiany, tym bardziej, że to jest też serwer, więc tam mi to lotto, gdzie ja tam i co tam, jak ugrywam. Awans, początkujący, plus 5, aha, fajnie. Fajnie, okej, dobra, i tu się pokazują teraz w ogóle nowe... Aha! Sezon. Właśnie, i tu możemy sobie zobaczyć kolejne rzeczy, czyli jaki sezon 2 beta. Teraz rozpocznie się na nowym sezonie też... Nagrody sezonu. Aha! I za te rzeczy... dostaję jakieś nagrody, tak? Okej, dobra. Rozumiem. Umiejętny. Specjalista. Doświadczony nowicjusz, ekspert, ocalały. Fajnie. I nagrody oczywiście za sezon. Fajnie. Fajnie to wygląda. Podoba mi się to. Podobają mi się te zmiany. No i moi drodzy, myślę, że to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję. Ja byłem Shepard. To był kolejny odcinek z Players Unknown's Battlegrounds na tym kanale. Do zobaczenia. Trzymajcie się. No i pa, pa. Body wanna tell me the world.